Jochy, cześć, siemanko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Co dzisiaj? Tak, dzisiaj długo wyczekiwany montaż Lambda Eurosa. Udało mi się nazbierać. Sprzedam po prostu Perenniala. Tam troszeczkę mi zostanie po montażu tych lamp. Także co? Nie przedłużam. Bierzemy się tutaj właśnie do montażu tych owych lamp. Tak naprawdę tych kawowych pod kolor licznika. Także już Eurosik będzie w naprawdę fajnym stanie. Tutaj też dzięki, że pisaliście, że on ma w sumie 4x4, bo nawet nie wiedziałem, szczerze powiedziawszy. Ale no, rzeczywiście, ma 4x4. Także UPA dwójki mu nie będzie trzeba montować, UPA czwórki również, bo to się bardzo fajnie prowadzi ten Euros. Lećmy sobie, tylko pytanie, gdzie sobie te lampy założymy? Może skoczymy sobie do SF-a, tak. Dawno nie byliśmy w SF, także skoczmy sobie na Junipera. W sumie chciałem jeszcze wam przekazać, powiedzieć, że planuję zmianę domku, tak. Czyli jak ktoś był chętny na zakup tego mojego poprzedniego, w sensie tego obecnego, którego teraz posiadam, walcie oczywiście w PMC, czy tam na forum, mi tu już obecnie, czy tam na Discordzie, chociaż na Discordzie ostatnio bardzo mało byłam. Także raczej forum albo tutaj w grze. A na co chcę zmienić? Jeszcze nie wiem, będę szukał coś, no wiecie w sumie, znacie mnie, lubię sobie zmieniać te domki, także ja długo na jednym miejscu nie wytrzymam. Ten domek oczywiście sobie zmienię na coś takiego właśnie fajnego, klimatycznego. W sumie, kurde, nie pamiętam, kiedy ostatni raz mieszkałem w San Fierro. Naprawdę. Kurde, ale tu pan skosił to wszystko. No, także jak ty miał jeszcze coś ciekawego z domku w San Fierro, też możecie walić na prywatnej wiadomości, czy tam, no obojętnie, byleby się dobić do mnie. Myślę też nad pomalowaniem felk, kurde, w tym Eurosie, bo takie białe, no tak się, co tu się, kurde, nie wczytują tekstury. O, dobra. Myślę właśnie nad pomalowaniem tych felk, bo one tak średnio te białe wyglądają, chociaż... Kurde, i tu mam zagwozdkę, czy to malować, czy nie. Zobaczymy już po samym montażu lamp. W sumie dobrze, że wybrałem te kawowe, bo jak sprawdzałem cenę kawowych lamp, to jest 150 tysięcy, czyli nie jest wcale tak źle. Tak naprawdę, jeszcze cena znośna, którą można przeznaczyć na te lampy. No i co, po tym Eurosiku wszystkie już pojazdy będą na lampie w mojej tutaj kolekcji. I teraz nasuwa się pytanie, co następne? Tak, albo sobie kupmy jakiegoś Uranusa, albo też myślałem właśnie nad tym nowym Fordem Mustangiem, kurde, dodanym niedawno, czyli Stallionem, żeby sobie takiego Stalliona na lampie zrobić fajnego. Widziałem ostatniego takiego zarobistego Stalliona na giełdzie, no tylko aktualnie kasy nie miałem, typka też nie było, także, a więc dobra, kasę sobie wypłaciłem. No i tak jak mówię, zobaczymy, czy to będzie Stallion, czy to będzie Uranus, a my co, powoli montujemy lampy. Tylko żebym teraz, to są kawowe, tak, chyba mamy kawy, nie? Żebym teraz gafy nie strzelił, bo tak naprawdę... Nie no, raczej kawowe mamy. Także co? Lampy kawowe, zmień kolor lamp. No i dobra, wziąłem jeszcze te 5000 na malowanie felek. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Także co? Włączmy sobie lampki. Kurde, fajnie to wygląda. Fajnie się to prezentuje. Tylko teraz pytanie, czy malujemy te felgi, czy zostawiamy je białe? Bo tak szczerze powiedziawszy, nie wygląda to źle. A najwyżej sobie kiedyś pomyślę albo skoczę sobie na podgląd, bo 5000 też piechotą nie chodzi, a jednak chciałbym sobie to przemyśleć, czy montujemy tu jakiś inny kolor felk, czy zostają te, bo tak naprawdę to nie wiem. Eurosik tu już, no ku końcowi tak naprawdę, zostało mu założyć tylko rejestrację bardziej moją, bo tutaj takie S, chociaż fajne ID, 87400, całkiem fajne ID, ale no wiecie, musi być tak jak u mnie. Z rejestracją S1. Tak sobie tutaj jeżdżę po okolicy, jeszcze sprawdzą domki, co my tu mamy. Jest tu parę ciekawych domków takich. Właśnie tutaj na tych obrzeżach bym chciał ten domek sobie dorwać. Też właśnie w nie jakiejś wielkiej cenie, tak do 100 tysięcy będę szukał jakiegoś domku. Właśnie takiego fajnego, klimatycznego z jakimś fajnym podjazdem, żeby mi się te moje fury pomieściły. Bo nic aktualnie nie chcę sprzedawać. Chociaż zobaczymy jeszcze. Może się to zmieni, może nie. Także wszystko tutaj może się zdarzyć, nie ukrywam. Przy okazji może sobie skoczyć gdzieś na jakąś miejscówkę, ogarnąć sobie screenshota na miniaturkę. Tak, bo dawno nie robiłem tego na odcinku. Także możemy sobie gdzieś podlecieć w ciekawe miejsce i strzelić sobie właśnie takowego screenshotcika. To będziecie mieli takiego, taki fajny przedsmak. W sumie już widzieliście tę miniaturkę, także nie wiem co ja mówię. Ale dobra, mniejsza z tym. A może by sobie zrobić takiego screenshota na plaży, o. Także skoczmy sobie tutaj na plażę. Wjedźmy sobie tutaj tak troszeczkę na nielegalu. Mam nadzieję, że tu jest jakiś sensowny zjazd. Jest, dobra. Także ustawmy się.
O, albo może z takim widoczkiem tam na Montchilliard. Kurde, ale to auto siedzi. Zarąbiście. No, prezentuje się to mega. Także zróbmy sobie takiego screenshotika. A więc dobra. Coś takiego, kurde, jak tu się prezentuje jeszcze ta pogoda. Nie no, zarąbiście. A więc dobra, screenshotik zrobiony. Możemy powoli lecieć. Myślę, że całkiem fajnie to wyszło. Fajnie się to prezentuje, ten Eurosik. Tak jak mówiłem, kiedyś mi się te Eurosy totalnie nie podobały. No ale teraz z tymi lampami fajnie to wygląda, ten Nissan 300 ZX. ZX? Tak, ZX. Dobrze chyba mówię, nic mi się nie pierdzieliło. Jakby ktoś jeszcze szukał Virgo, to mam na sprzedaż z poprzedniego odcinka, bo nie udało mi się go sprzedać, także Virgo dalej jest na sell. Tam za jakieś symboliczne pieniądze go oddam. Byleby troszkę się zwróciło i była kasa na przyszłe te samochody, tak jak mówię właśnie, albo z Stallion, ewentualnie właśnie ten Uranus. Ale no powiem wam, że ten Mustang nowy robi robotę i to mega. Na lampie całkiem przyjemne auto. Tak jak wam kiedyś mówiłem, chciałem kupić tego BF-a Injectiona za tego Perenniala, no ale myślę, że lampy tutaj do Eurosa bardziej zrobiły roboty niż ten BF. Ten BF mi tak za bardzo do kolekcji nie pasował. Nie wiem, może kiedyś sobie kupię taką zabawkę, po prostu żeby pojeździć sobie tym gdzieś po terenie czy coś tego typu. Ale tak do kolekcji myślę, że na razie mi to nie jest potrzebne. Także odpuściłem go sobie i tak jak widzicie, mamy już lampy w Eurosie. Myślę, że dobrze postąpiłem. Także teraz mnie pewnie czeka długa przeprawa przez kopalnię, zanim sobie to troszeczkę odrobię, bo tak naprawdę zostały mi jakieś groszowe sprawy w bankomacie. Sprzeda się domek, kupi się coś nowego. Zawsze będzie jakiś temat na odcinek, nie? Bo tak to trochę ciężko by było. No ale to też ciekawe, kiedy ten domek zmienię. Bo tak naprawdę może minąć nawet ze 2 tygodnie. Ja się nie śpieszę, znajdę coś ciekawego, wtedy zmienię. Także co, powolutku sobie uderzamy na domek. I tak jak mówiłem właśnie, coś chciałem zmienić, bo w San Fierro nie pamiętam, kiedy ostatni raz mieszkałem. W Los Santos w sumie też. Jakoś nie kojarzę, żebym sobie tam pomieszkiwał, a zawsze coś nowego. Także co, zjedźmy sobie już tutaj. Zaraz zobaczymy, jak to się będziemy prezentować na domku. No tutaj widzę, że jakiś sąsiad sobie stoi. O, smutny Adaś. Pozdrawiam. No i dobra, odstawmy sobie Eurosika. No i Eurosik skończony. Oprócz tam jakichś malutkich dodatków typu właśnie tak rejestracja i tak dalej. Także co, jeżeli odcinek wam się oczywiście spodobał, strzelcie tą łapę w górę, napiszcie na dole komentarz, zostawcie tą subskrypcję, żeby kolejne odcinki was nie ominęły. Także co, do następnego, trzymajcie się, na razie, cześć, hejost!